Witam Państwa w czwartek 25 stycznia. Barbara Kasińska, zapraszam na Telefakty. Wkrótce powstaną lokalne centra wolontariatu. W każdym z tych gmin i w powiecie powstanie jedno lokalne centrum wolontariatu. Doceniono pracowników Urzędu Pracy. Gratulujemy, dziękujemy za wytrwałą pracę, no i życzymy dalszych sukcesów. WOŚP. W tej orkiestrze wszyscy chcą grać. To będzie jeden dzień ze strażą, taki prawdziwy dzień, gdzie ktoś będzie mógł stanąć na zmianie służby, tak samo jak strażacy. Dziś w Starostwie Powiatowym nagrodzono pracowników Urzędu Pracy. Medale prezydenta RP wręczył wicewojewoda. Na co dzień siedzą za biurkiem i pomagają osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Dziś pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zostali nagrodzeni. Panie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznaczam Panią złotym medalem za wieloletnią służbę. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję. Jest możliwość pomagania drugiemu człowiekowi. Bezpośredni kontakt to na pewno też jest wyzwaniem, tak? Bo różne są potrzeby, trzeba je odczytać, trzeba się wczuć, ale myślę, że to daje dużo satysfakcji, jeśli czasami uda się komuś pomóc. Złote, srebrne i brązowe medale odebrało 23 pracowników ostrowieckiego PUP-u. Oznaczam Panią srebrnym medalem za długoletnią służbę. Gratuluję. Są to wyróżnienia za długoletnią służbę, ale przede wszystkim też za pracę, zaangażowanie, za wyjątkowość, jeżeli chodzi o działania na rzecz osób, klientów naszego rynku pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudnionych jest 52 pracowników. Ostrowiecki PUP to jedna z największych instytucji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Z racji też tego ma jedne z większych zadań, które musi realizować, więc tym bardziej doceniamy to wszyscy i jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy za wytrwałą pracę, no i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania za wieloletnią pracę przygotowało również ostrowieckie starostwo. Kilka osób odebrało okolicznościowe grawertony. Przez te lata nie słyszałam złego słowa na Powiatowy Urząd Pracy. A to świadczy o Państwa fachowości, zaangażowaniu i za to serdecznie dziękuję. Pani Anna Tomczyk, gratuluję. Publiczne służby zatrudnienia działają już od 105 lat. Ustawowe święto pracowników służb zatrudnienia obchodzone jest od 2010 roku i przypada 27 stycznia. W ostatnim czasie sporo mówimy o wolontariuszach, czyli osobach, które nie szczędzą czasu, chęci, a często również pieniędzy, aby pomagać innym. Sami wciąż inwestują w swój rozwój, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach. 5 centrów wolontariatu powstanie w gminach z obszaru działania lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg, a to za sprawą organizowanego projektu. Zaczynamy pracować z gminą Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i z powiatem lipskim. W każdym z tych gmin i w powiecie powstanie jedno lokalne centrum wolontariatu, które będzie miało pewną wspólną metodologię pracy, pewną wspólną jakby linię edukacyjną, koordynacyjną, ale też chcemy, żeby w tych różnych miejscach, w których zasiewamy taką ideę tego wolontariatu długofalowego. Realizacja projektu rozpoczęła się od dwudniowych warsztatów dla koordynatorów wolontariatu oraz dla młodzieży szkolnej. To są zajęcia dla koordynatorów wolontariatu, głównie wolontariatu uczniowskiego. Chcemy poznać dotychczasowe formy wolontariatu, zastanowić się nad tym, co można jeszcze robić w wolontariacie, także prześledzić obszary problemowe i robimy to w formie aktywnej z włączeniem gier zabaw po to, żeby również takie elementy jak gry, zabawy, sport, ruch wykorzystywać mocniej w wolontariacie i odkrywać nowe przestrzenie wolontariatu, które być może nie są jeszcze odkryte. Warsztaty mają na celu wyrobienie systematyczności i kreatywności. Myślę, że takie warsztaty koordynatorom dadzą to, że będą mieli więcej pomysłów na działania wolontariackie z wolontariuszami w szkołach.
Dodam, że są to szkoły podstawowe, więc uczniowie to są w wieku do 15 roku życia. To są młode dzieciaki, które dopiero wkraczają w swoje dorosłe życie. Można zaszczepić w nich chęć pomagania, ale również też taką obowiązkowość, systematyczność, bo jednak wolontariat, jeżeli ktoś się zobowiąże do czegoś, to uczy automatycznie też tego, że jeżeli czegoś się, coś się obiecało, to trzeba to wykonać. Projekt zakłada też w każdym z tych miejsc finansowanie akcji społecznościowych. Zachęcamy metodologicznie, ale również finansowo do tego, żeby coś wymyślić dla swojej lokalnej społeczności w takim duchu wolontarystycznym, w służbie wolontariatu. I będą też w ramach tego projektu systematyczne szkolenia już na terenie każdej z gmin, zarówno dla wolontariuszy, jak i też dla koordynatorów. Projekt pilotażowy będzie realizowany do maja. Na jego realizację pozyskano 50 tysięcy złotych. W niedzielę po raz 32 zagra największa orkiestra świata i jak co roku będzie to granie w pomaganie. Tym razem celem jest wsparcie leczenia płuc po pandemii. Do akcji włącza się Ostrowiecki Szpital. Od 1995 roku do Ostrowieckiego Szpitala trafił z Fundacji Jurka Owsiaka sprzęt za 3 257 000 zł. Sprzęt opatrzony logo z czerwonym serduszkiem można spotkać niemal na każdym oddziale. Takim najbardziej uważam spektakularnym w ostatnim okresie sprzętem, który otrzymaliśmy, to jest ubiegłoroczny aparat spektrofotometr masowy do diagnostyki szybkiej sepsy. Którego troszeczkę jeszcze na razie się uczymy, natomiast to już jest aparat, który praktycznie w ciągu doby jest nam w stanie pokazać, czy mamy pacjenta z potencjalnie zagrożonego posocznicą, czy też nie. Ale to nie jest jedyna kwota, która z Fundacji Jurka Owsiaka docelowo dotarła do Ostrowca Świętokrzyskiego. Bo nie tylko wielospecjalistyczny szpital w Ostrowcu otrzymał sprzęt, również pogotowie ratunkowe, strażacy, również sprzęt szkoleniowy w programie Ratujemy, Uczymy Ratować. Ponad 180 tysięcy fantomy, książki, podręczniki trafiły do wszystkich podstawówek na terenie powiatu ostrowieckiego. W tym roku Ostrowiecki Szpital po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W czasie 32 finału będzie można wykonać bezpłatne badania spirometryczne. Wyniki badań będzie można skonsultować z lekarzem specjalistą. Akcja zostanie zorganizowana w pomieszczeniach poradni specjalistycznych na parterze szpitala. Prośba, żeby nie były to osoby, które już pozostają pod opieką poradni chorób płuc, które mają zdiagnozowane jakieś problemy pulmonologiczne, tylko ładnie mówiąc świeżynki, które palą papierosy. W tym roku Wielka Orkiestra zagra na rzecz oddziałów pulmonologicznych i leczenia płuc po pandemii. A liczę, że mamy dobry oddział pulmonologii i również jaki sprzęt ze Świątecznej Orkiestry wpłynie do szpitala w Ostrowcu. Bowiem potrzeb sprzętowych w oddziale pulmonologii w Ostrowieckim Szpitalu jest wiele. Przede wszystkim chcemy USG z głowicami pulmonologicznymi, tak żeby można było wykonywać USG opłucnej, nowe aparaty spirometryczne. Co dostaniemy, nie wiemy, bo to będzie dopiero tak naprawdę wiadomo w końcówce roku. Dziś już wiadomo, że wyposażenie oddziału pulmonologii w Ostrowieckim Szpitalu niebawem wzbogaci się o nowy bronchoskop. A chorych po pandemii z problemami pulmonologicznymi jest znacznie więcej. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagrają również samorządowcy. Wiceprezydent Ostrowca na licytację wystawia jeden dzień pracy w urzędzie, u boku wiceprezydenta. Na licytacji nie zabraknie również miejskich gadżetów. Po raz 32 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Płuca po pandemii. Tak brzmi hasło tegorocznej zbiórki WOŚP. Do akcji włącza się coraz więcej podmiotów. Z ciekawą propozycją wyszedł wiceprezydent Ostrowca. Postanowiłem voucher wprowadzić jeden dzień w fotelu prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Będę miał zaszczyt gościć osobę, która wylicytuje ten voucher. Będziemy ten dzień spędzać oczywiście nie tylko w samym budynku urzędu, ale też będzie wiele atrakcji, między innymi przejazd po inwestycjach ostrowieckich, które w tej chwili już trwają,
ale też do wybranych spółek. Osoba, która wylicytuje voucher, będzie mogła również zapoznać się z codzienną pracą urzędu. W tym roku urzędujący wiceprezydent wcieli się w rolę wolontariusza. W towarzystwie mojej młodszej córki, także tu będę miał wsparcie rodziny. Także z numerem 30 mam tutaj taki identyfikator, który właśnie pozwoli mi na to, żebym mógł czynnie wziąć udział, bo chcę Państwu powiedzieć, że tak jak i profilaktyka zdrowotna jest ważna na co dzień u nas w Urzędzie Gminy, także i te szczytne idee, które co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera i wspomaga. Przede wszystkim płuca po pandemii to jest bardzo ważny temat. 32. finał WOŚP odbędzie się już w najbliższą niedzielę 28 stycznia. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra również powiat ostrowiecki. Jak co roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagra również ostrowieckie starostwo. Starosta ostrowiecki na licytację przekazała obraz dobrze zapowiadającej się młodej artystki. Obraz pani Magdaleny Oksińskiej, uczestniczki naszego ogniska pracy pozaszkolnej, która będzie w tym roku zdawać maturę i będzie się ubiegać o przyjęcie na Akademię Sztuk Pięknych. I to, proszę Państwa, może być bardzo dobra lokata za kilka lat, bo widać, że dziewczyna ma talent. Promujemy tutaj młodych ludzi. To nie jedyne gadżety, które zostały przekazane na licytację. Przede mną leżą dwa tomy, to nie są dwie książki, są dwa tomy wydawnictwa przez Muzeum Historyczno-Archeologicznego i jest to, te dwa tomy napisał pan hrabia Wielopolski. Kawał historii, kawał różnego rodzaju wspomnień. Na pewno można dużo poznać o historii naszego miasta, naszego w ogóle regionu. Filiżanka, pod spodem taki ładny jest napis, powiat ostrowiecki, na pewno kawa z taką ładną pianką będzie smakować. W starostwie powiatowym wystawiona została także stacjonarna skarbonka WOŚP, do której można wrzucać datki. Została także założona e-skarbonka. Na strażaków zawsze można liczyć, również przy tego typu akcjach jak wielkoorkiestrowy finał. Ostrowiecka Straż Pożarna włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czasie finału na Ostrowieckim Browarze Kultury strażacy zorganizują pokaz sprzętu. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie przygotowali ratownicy. Będzie można zlicytować 8-godzinną służbę w jednostce przy ulicy Wardyńskiego. Ktoś będzie mógł stanąć na zmianie służby, tak samo jak strażacy, zjeść z nami wspólny obiad oraz oczywiście brać udział w pracach porządkowych, konserwacji sprzętu i obserwować ćwiczenia. Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie też można wylicytować hełm strażacki, który brał udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z orkiestrą grają mali i duzi. Do nawrzucania zapraszają przedszkolaki. Kto, jeśli nie ty? Kto, jeśli nie my? Kto, jeśli nie ja? Wesołe kredki śpiewająco angażują się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przedszkolaków do działania z myślą o innych zachęca ciocia Agnieszka, która od 10 lat jest wolontariuszką. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zbiórkach, chętnie śpiewają na temat pomocy i pomagania innym. Pomagać to wielka rzecz. Również zachęcają inne dzieci z innych grup do tej zbiórki. Dzieci i ich rodzice wspomagają WOŚP, wrzucając pieniądze do puszki, która znajduje się w holu przedszkola nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach od 6 do 16. W tym roku zbieramy dla chorych po COVID-zie, po koronawirusie. Jak myślicie, co koronawirus uszkodził? Płuca. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w najbliższą niedzielę zagra już po raz 32. Za zebrane pieniądze Fundacja Jurka Owsiaka kupi sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Wielkoorkiestrowe granie odbędzie się również w Sadowiu.
Mieszkańcy gminy Sadowie 28 stycznia zagrają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sztab orkiestry będzie zlokalizowany w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Sadowiu. Będą występy dzieciaków, będzie koncert zespołu Robi Polo. Różne atrakcje, będzie na pewno Światełko do Nieba, tylko trochę w innej formie, bo będziemy mieli sobie tutaj zimne ognie, żeby tutaj zwierząt nie straszyć. W sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sadowiu, podobnie jak w latach poprzednich, będą też prowadzone licytacje. To na pewno jakieś gadżety sportowe, które tu przekaże klub Maroliacentów, zawsze przekazują gadżety pewnie od radnych, od sołtysów. A na ulicę Sadowia i innych miejscowości wyjdą wolontariusze i będą zachęcać do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w tym roku zbierane są pieniądze na leczenie płuc po pandemii. Do wielkoorkiestrowego grania przyłączają się również inne samorządy. Swój sztab będzie miała gmina Ćmielów i Kunów. Koncertowo i artystycznie zapowiada się również finał w ostrowieckim klubie Kameleon. Szczegóły tych wydarzeń dostępne są na plakatach. A dziś po Telefaktach z właścicielem Kameleonu Piotrem Sobierajskim o jego pasji do podróży rozmawia Monika Kowalczyk-Kogut. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra Sandomierz, Staszów i Starachowice, a na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury impreza rozpocznie się już od 16. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Za muzyczną stronę wydarzenia odpowiada Miejskie Centrum Kultury. Gramy w tym roku lokalnie. To jest, też wspieramy tych artystów, którzy tutaj w Ostrowcu tworzą. Pojawią się wszystkie studia tańca. Mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli, czyli pojawi się Free On Mind, Dance Academy i Progress. Oczywiście nasze te najlepsze studia tańca. Pojawi się po raz pierwszy na Wośpie naszym tutaj w Browarze chówcowy zespół artystyczny Nie Ogarniesz. Tutaj harcerze, którzy w zeszłym roku zdobyli srebrną miodłę na festiwalu harcerskim, 4 numery zaprezentują, więc myślę, że będziemy mogli patrzeć na te nasze perełki, które promują nasze miasto. Pojawią się także zawodnicy taekwondo ze specjalnym pokazem, master team, szarotka i wspólne odśpiewanie hymnu specjalnego nagrania stworzonego przez ostrowieckich artystów o godzinie 19.50, o 20.00 Światełko do Nieba i tutaj. Do akcji Wośpu włączyła się również biblioteka i biuro wystaw artystycznych, ale nie tylko. Gramy razem, czyli wspólnie z Miejskim Centrum Kultury, także biblioteka i biuro wystaw artystycznych. Biuro wystaw artystycznych tak się ciekawie złożyło, 28, czyli w dniu finału, kończy swoją wystawę Lustro, więc wstęp za wrzut do puszki, także przez cały dzień do godziny, od wczesnych godzin porannych do wieczora będzie można tą wystawę po raz ostatni zobaczyć. Biblioteka przygotowuje ciekawe warsztaty związane z tworzeniem zakładek do książek, więc coś takiego merytorycznego. Wspiera nas także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Będziemy tworzyć breloczki z wełna, sznurki, koraliki. Myślę, że to będzie coś ciekawego dla rodzin z dziećmi. Fotobudka czy kuchnia polowa to kolejne atrakcje przygotowane na finał. Chyba najbardziej teraz popularna na studniówkach, ale myślę, że Wośp bez fotobudki mógłby nie być tak udany, więc myślę, że te osoby, które będą chciały sobie zrobić ciekawe zdjęcie, zachęcamy. Radni tak dla samorządu tworzą kuchnię polową. Na spotkaniu świątecznym mieliśmy przedsmak, dokładnie mówiąc, więc będziemy tutaj za wrzut do puszki częstować dobrymi potrawami. Pojawi się trenażer rowerowy, tutaj Stowarzyszenie Ostrower nam taki trenażer postawi, także będzie można też troszeczkę zdrowia złapać. Stare samochody, pokazy, a pojawi się także, bo była przerwa kilkuletnia, policja ze stoiskiem. O godzinie 20.00 Światełko do Nieba, które będzie zwieńczeniem 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wielkoorkiestrowego grania przyłączają się ostrowieckie instytucje kultury, a my teraz zaglądamy do biblioteki, która swoją ofertę edukacyjną rozszerzyła ostatnio o warsztaty muzyczne. Sobota 20 stycznia była dniem ciekawych warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ci, którzy zdecydowali się wybrać w ten dzień do biblioteki, spędzili go śpiewająco. Przed południem pracownicy biblioteki zaprosili rodziców oczekujących dziecka, rodziców z dziećmi do pierwszego roku życia oraz dziadków na warsztaty śpiewania kołysanek. Wchodzimy w tradycję, w coś, co nas łączy.
pieśń, która dawniej śpiewana była przy przeróżnych zajęciach, a teraz spotykamy się specjalnie dla niej. Ona kiedyś nie była tak... Nie poświęcano jej tyle uwagi, po prostu towarzyszyła, było mniej atrakcji innych. A teraz kobiety przychodzą po to, by śpiewać, by przypominać sobie stare pieśni, by rozmyślać o tym, kim były nasze matki, babki i wcześniej kobiety w Polsce, na naszych ziemiach. Przypominamy sobie nasze pieśni. Pieśni Moja Przyjaciółko to z kolei warsztaty, które miały na celu spotkanie z tradycją, ludową kulturą regionu świętokrzyskiego, zachowaną w pieśniach i obrzędach. Wcześniej było spotkanie z babciami, z rodzicami, z ciociami, które chciały przypomnieć sobie i nabyć nowych umiejętności wokalnych, literackich i w ogóle świadomości, jeśli chodzi o edukację muzyczną na etapie najwcześniejszym naszych najmłodszych milusińskich. I też opieraliśmy się na pieśni kołysankowej, pieśni ludowej. Uczestnicy tych warsztatów podkreślali, że to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu, zwłaszcza dla osób samotnych. To znaczy, myślę, że to jest na tyle ważne, że to jest jakaś tam nasza przeszłość, jakaś historia i fajnie jest to znać po prostu. Bardzo miłe są spotkania, bardzo fajne. Spotykamy się tutaj, mamy przyjaciół, dużo nas jest samotnych pań, także bardzo ładnie. A skąd taki pomysł na tego typu warsztaty? Pomysł bardzo prosty. 2 lata temu Ania, moja koleżanka, uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Agnieszkę, a w ubiegłym roku ja. I po prostu pokochałyśmy Agnieszkę i ten sposób prowadzenia przez nią tych warsztatów. Pomyślałyśmy sobie, że może u nas tu w Ostrowcu takie właśnie wspólne śpiewanie, śpiewanie troszkę inne, śpiewanie kobiet w kręgu, to co dzisiaj tutaj chcemy panią zaprezentować. Pieśni zaowocowały doświadczeniem piękna i ich ponadczasowej uniwersalności oraz pogłębienie świadomości własnego głosu w optymalnych warunkach. Na zakończenie dzisiejszych telefaktów jeszcze przedszkolaki z 12, które przed liczną publicznością wystąpiły w świątecznym repertuarze. Przedszkole publiczne nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprosiło na niezwykły koncert kolęd z kolędą przez pokolenia. 23 stycznia w Ostrowieckim Browarze Kultury spotkali się przedstawiciele wielu pokoleń, by wspólnie kolędować dla babci i dziadków. Organizowanie tego typu wydarzeń to już tradycja. Dzisiejsze wydarzenie to cykliczna impreza, która powtarza się corocznie. To już 15 rok, kiedy wspólnie łączą się pokolenia na jednej scenie. Możemy zobaczyć naszych przedszkolaków, absolwentów naszego przedszkola, rodziców przedszkolaków, kadrę przedszkola oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Więc jest to naprawdę wielopokoleniowy koncert. Współpraca ta jest bardzo cenna. Też jako placówka integracyjna jesteśmy jedyną w swoim rodzaju, gdzie właśnie czerpiemy z takich dóbr, które są bardzo ważne, więc ta wiedza, którą mogą nam przekazać starsze pokolenia, jest dla nas niezwykle istotna. Przede wszystkim stawiamy na współpracę, bo to jest dla nas największa istota sprawy. W pojedynkę nic się nie zdziała, natomiast wspólnie można wiele. Koncert kolęd i pastorałek dostarczył wszystkim obecnym wielu wrażeń i niemałych wzruszeń. Muzycznym akcentem kończę czwartkowe wydanie Telefaktów, ale zapraszam w imieniu Gabrieli Soboń do studia otwartego. Dziś głównym tematem są legalne i nielegalne obiekty budowlane. Będzie m.in. o kontrowersyjnej lokalizacji masztu przy ulicy Wardyńskiego. Zostańcie Państwo z nami. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy opady deszczu ze śniegiem, na termometrach 1 stopień Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 24 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali, a biometr niekorzystny. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 3 stopnie Celsjusza, wiatr o sile 14 km na godzinę, ciśnienie 1023 hektopaskale,
Będzie zimno, ale sucho. Biometr korzystny. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.